Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wróciłem tutaj z wioski. W wiosce w sumie ulepszyłem chyba tylko... do plus 4. Plus 2, plus 4. Także na ten moment tak to wygląda. Tu widzę, że jakiś pierścień nowy mam. Ale tak jak mówię, na razie specjalnie się temu nie przyglądam. Póki nie zacznie być ciężko. Wróciłem tu, bo tutaj na mapie było zaznaczone, że jest dalsze moje cele podróży. No i tu przy tym kamieniu już widzę, że mamy dwa portale. I to jest chyba taka miejscówka, ten labirynt. Z tego co tam zrozumiałem kiedyś między wierszami, z której przenosimy się do innych krain. A, dobra, tu mamy. No i mamy już gracza. No to jest zła broń. That's over. No dobra, weźmy tu gracza, niech sobie zagra za nie. Ale w sumie idę na ślepo, nie wiem gdzie teraz powinienem pójść. Dobra, cześć. Można tutaj też używać emotki. Ale... aha, dobra, znowu będziemy walczyć. Sia. Oni są podświetleni, bo mamy chyba takie to, że... Mocarz pokonany. Ciekawe chłopie. A nie, on przejdzie, bo ja przejdę. A to on ma takie macki jakieś. Dobra, wchodzę do pierwszego portalu, bo nie wiem w sumie gdzie należy. No i co, teoretycznie dziewczyna, ale widzę, że ma już staffa, więc jest jakaś doświadczona. Była już w labiryncie, widzę, że ma małe Uzi. To, które zdobywa się na początku, więc... zaznajomiona z rzeczą. Seekers. Kojarzę, podobna była chyba lokacja. Czekaj, dobra. Podobna była lokacja w jedynce. O, trzecia kraina. Ale dobra, niech sobie tutaj... So, all we gotta do is find these segments, right? Yeah. While Clementine and that talking ball of light hang out and meditate. Sounds fair to me. Trzeba współpracować, bo jak się oczy świecą na czerwono. A ja jestem zamaskowanym łowcą. Czytałem też, że grę zaczyna się... Tutaj będę wszystko badał. Grę zaczyna się... Są trzy możliwe chyba światy. Kiedy można zacząć grę? Seeker's Key. I możliwe, że niektórzy nawet zaczynają z tego świata. A koniec końców trafiałem do labiryntu. O, mały przyjemnik.
trafiają do labiryntu i się przenoszą do tych pozostałych światów. Także myślę, że ja miałem teraz dostępne dwa portale, więc pewnie... No pewnie będzie walka. Czy długa rozmowa. Impossible. How did you find the route? You should not even exist. Ale dobra, chyba musimy iść dalej, nie? Też tak czuję. Także od razu, no dzisiaj sobota, pewnie więcej graczy jest. No jeszcze ma taką broń. Kurwa, sobie jeszcze ma takie oczy. Your presence creates new interesting possibilities. I have many questions. Już widać wroga. They're coming. A wroga widać, bo pewnie jest nas dwóch i dlatego podświetlam i mojego współtowarzysza, ale też wroga. Ładnie to wszystko wygląda, można podziwiać. To teraz wykorzystamy kij, a się zepchała. Czyli była już tu. Zwiedzała. No dobra. Czasem trzeba pochylić się przed... Zresztą ma 5 serii. Też już trochę gra Forge Iron 2. Szanuję przeciwników, szanuję też współtowarzyszy. Nie potrzebuję tutaj być jakimś mistrzem. A jeżeli tu była, no to... To tylko można się od niej czegoś nauczyć. Mówię ona, bo... Wygląda jak dziewczyna, ale może być to zwykły gracz. Czasami po loginie możesz się zorientować, że grasz z jakimś znanym kimś. Ciekawe, jak u mnie się wyświetla Segment i Custodian. Custodian była taka gra, taka niedokończona Metroidvania. Ja nie dobrze pamiętam. Te oczy to się chyba odpalają same. Let's keep an eye out for a tower Phantom with a wasteland. Glowing wow. White orb. Tak, tu mamy checkpoint, więc robimy to. Po co chcesz walczyć z nimi, jak teraz nie wiem. Chodź, staniemy sobie, odnowimy sobie. Zdrowie, nie wiem, czy to jest tak potrzebne, żeby na przykład był taki swego rodzaju checkpoint, ale jesteśmy tu teraz, w Nerut. Dobra. Dawaj, chodź. Jestem tu pierwszy raz, więc zwiedzamy. Ciekawe, czy ona już tu była. Ziemi zakopane. Ciekawe, czy bym to widział, gdybym był sam. New Ring. Ciekawe, czy bym to przeskoczył, bo pewnie nie. Chcesz spróbować tam przeskoczyć? Te macki to pewnie nie. Zasługa. No, a tutaj jak będę sam, to trochę pozwiedzam, bo... Jest dość duży obszar i trzeba będzie pozwiedzać. Forged Iron, no im dalej, tym więcej. Czy jak wpadnę do wody, to się utopię? O, to jest pytanie. Trzeba też mapę obserwować. Dobra, chyba tędy. No, omijam tą wodę. Przejdę kawałek. Ale nie, no raczej tu się nic nie stanie, to jest furtka. Dobra. Chodź, idziemy tu, bo tutaj coś się kroi.
Jest jakaś wieża. Latają. Wszyscy używają Enigmy. O kurde, myślałem, że to jest dziura. Jak idziesz we dwójkę, to jest trochę tak, jak jedziesz samochodem we dwójkę, że gdzieś tam jednak z tyłu głowy obserwujesz, nie? Temu naszemu drugiemu towarzyszowi. Muszę sprawdzić też, czy ta broń jest znacząco lepsza. Dobra, ja jadę windą. Znacząco lepsza, może tyle, że mam dużo magazynku, duży magazynek i dużo na jeden raz można. Czekaj, poczekam na ciebie. No i właśnie, to jest to, nie? Że ona tam stoi, bo co? Bo tam można gdzieś wejść, czy to akurat sobie o pierścień? Albo się zawiesiła. No dlatego, sorry, albo opuszczasz sesję, albo się trzymasz przewodnika. Windę. O. I opuściła grę. Czasami jest też tak, że ktoś musi akurat pójść, albo już nie może grać, więc... Muszę tylko obadać, w jaki sposób się opuszcza. Aha, wiem, chyba się uruchamia mapę i tam się pojawia session, tu na dole chyba się pojawia. I dobra, tu coś mamy. Forge Iron. Ile mam tego? I czy nadal potrzebne jest 14? Mam 19. A co będzie tu? Rozległa kraina. Można na pewno podwiedzać. No i teraz, czy ci przeciwnicy są teraz silniejsi? Czy to, że mamy ten świat za sobą, to są mocniejsi? Ja to co opowiedziałem, ale czy są słabsi, bo to jest pierwszy świat. What is this place? Tower of the Ancient. Nic. Zwiedzam, odkrywam. To jest kolejny checkpoint, który będzie na mapie. Nerut. Mam iść ogólnie tu, a nie tu. No ale dobra. Chodzi, żeby to pozwiedzać. I tak sobie myślę, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć światów. Tu nie będzie, tu nie będzie. Więc jeszcze chyba dwa światy do odkrycia. Dobra, jak już tutaj przyszedłem, to obadam teren, może coś ciekawego znajdę. Teraz już na spokojnie, bez jakiegoś ciśnienia, że ktoś tam z boku czeka. Można to pooglądać. Jak to wygląda? Jesteśmy w wieży. Więc wieże są smukłe i wysokie. Jak to wieże? Nie oglądałem żadnych filmików, więc nie wiem, gdzie mam za bardzo teraz pójść. Jeszcze nie było żadnego mocarza, nie? Ale zaraz pewnie będzie ten sygnał, ten dźwięk. Wywołam wilka z lasu.
Ta. Postukałem, popukałem. Ciekawe, czy to nie ma. A tu jakieś celownie czerwone. O kurde. No dobra, no. Tak to wygląda, jak grasz sobie na spokojnie. Zwiedzasz, podziwiasz. Się ukrył chłopak. Tutaj też można pójść. Dobra, ale to zwiedźmy jeszcze to pięterko. Czy tu na końcu nie ma jakiegoś skarbu? Powinien być taka nagroda, nie? Za to, że... Może czujesz się tym eksplorerem, że poszedłeś gdzieś dalej. Ale... No i dobra, a tu... Mamy piętro, tam jest chyba skrzynia. Patrzcie, ona powinna... No dobra, nie wiem, ale chociaż... Pomyślę o tym, że powinno być to zaznaczone na... Na mapie gdzieś, nie? I teraz zaryzykować i tam skoczyć. Jak stamtąd potem wyjdę? No na pewno jakoś wyjdę. Patrzę, czy są jakieś schody. Jak spadniesz, to pewnie musisz lecieć już dalej w dół. Dobra, na razie może pójdę tędy, jak przekazała mapa. Czyli sprawdzę, gdzie jest czerwony teren nieodkryty. A nieodkryty jest tu, ślimakiem na dół i dalej. Plecy niehonorowo. Nie będę mówił, że idzie łatwo z nimi. Zaraz przyjdzie jeden i mnie tutaj poskłada. Trzeba szanować przeciwników. No to by się przydał jump, ale po co? Więc po prostu wjeżdżamy windą na górę. No chodzę w wieży, która nie jest jakimś tam moim głównym celem podróży teraz, ale no po coś jest tu zrobiona. Albo tu jest taki dodatkowy boss, którego nie trzeba zabić, żeby przejść dalej. Damn, is it over? No raczej nie, it's over, bo wędrujemy i wędrujemy, panie kolego. A ten znowu jest niebezpieczny. Tam jest winda, to jest koniec drogi, więc w sumie... Kalapanga. Nie będziemy skakać. No i teraz, gdybym zginął? A, dobra, jest jeszcze taka opcja, że jeżeli to jest świat taki podstawowy, pierwszy, to tutaj nie będzie na ten... O, jakie małe robaczki. To tutaj nie będzie teraz jakichś mocnych przeciwników, bo jak ktoś startuje, no to może się za bardzo zrazić na początek. Ciekawe to tak zachęca, że są. Pałka działa. Jeszcze nogą chłopie. Dobra, zginę chciałem powiedzieć. I to przed chwilą mówiłem o tym checkpointcie. Zlekceważyłem przeciwników. Teraz gdzie będę? Zobaczmy na mapie. No dobra, to widzimy się na miejscu. Dobra, wjeżdżam na górę. Tam jest czerwony racik, tu zginąłem. Więc zróbmy tak.
Pienie jak. Nagle masz taką akcję. Not enough room. Not enough room. To wtedy się nie komentuje, no. Trzeba by być jakimś wyzutym z uczuć, żeby. Albo bardzo dobrym graczem takim właśnie, że możesz. To możesz pozwolić. Dobra, ciekawe, czy te w ogóle piski wybuchają. Mają przekleństwo. To co mówiłem, że mam taki fioletowy pasek, czyli zatrucie, to bardziej jest przekleństwo. Kolejny pierścień. 1 500 000 900 pierścieni. A tu była. Dobra, o, jest trochę labiryntu, mapa jest na miejscu, więc całkiem spoko. Piąska odbiła, że nawet kolega dostał. Marek, ja idę z tobą. O kurde. A jeszcze zbroję. To był tak zwany mocny przeciwnik w tej lokacji. No i for now. Można było zginąć. Nie ma się co oszukiwać. A tu coś jest? Nic nie ma. Dobra, jakiś checkpoint by się przydał. Bo wracać jeszcze raz to nie bardzo. I mamy checkpoint. Dobra. Zaraz podejdę, tylko oczywiście sprawdzę tu. Tak. Nieodparta pokusa, żeby jeszcze zarobić. No ale dobra, będziemy już startować w razie czego stąd. Jeszcze tutaj oczywiście przydało mi się sprawdzić co jest. Była taka podobna baza. O, tam coś jeszcze jest. Coś istotnego i coś na pewno bardzo bronionego. Bardzo bronionego. Tu mamy windę. O, tu mamy co? Play. Cherished Johnny. It matters little. The expression is the point. And if it does reach you, may it grant you some measure of joy. And closure. I've spent the better part of 2 centuries trying to understand your decision to leave them. Dobra, okej. Okay. Ja się za bardzo nie wczułam tutaj. Ta tarcza, a Enigma. Nic sobie nie robi. Idę, żebym nie zginął zaraz, bo. O, tu zamknięte, czerwono. Pojawi się moc, że zginę. Dobra. Na ten moment kończę w tym miejscu. Czyli mamy nowy świat. Nowi przeciwnicy, nowe możliwości. I ogólnie to można by skoczyć do miasta i ulepszyć Enigma i tak też zrobię. A teraz w tym miejscu właśnie, w tych pięknych okolicznościach przyrody. Do usłyszenia, do zobaczenia.